SCP z numerem 1 w oczywisty sposób ciekawi ludzi. W końcu jest pierwsze, czyli musi być w jakiś sposób specjalne, prawda? Z tej przyczyny większość osób, gdy trochę zaciekawi się tematem fundacji, sprawdza, czym może ono być. Jednak po wejściu na stronę czuje się trochę zdezorientowana. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to wielkie czerwone napisy, ściśle tajne i uwaga. Pomiędzy nimi jest ostrzeżenie, ale bądźmy szczerzy. Wiele osób tylko pośpiesznie przeleciało po nim wzrokiem, albo całkowicie je pominęło. W końcu chcemy jak najszybciej przeczytać o samym SCP-001, prawda? Zjeżdżamy w dół, a tam nic. Pusta, biała strona. Zjeżdżamy jeszcze niżej i widzimy dziwny obrazek. Od razu przykuwał on naszą uwagę, a pod nim znajduje się jakaś informacja o memetycznym środku śmiercającym. Ponieważ jesteśmy nowi w uniwersum SCP, nie za bardzo wiemy, o co chodzi. Patrzymy niżej, a tam mamy różne odnośniki. Klikamy pierwszy z nich, a on przenosi nas do SCP-001. W końcu możemy się dowiedzieć, czym ono jest. Gdy już przeczytamy cały artykuł, możemy się zastanowić: no dobrze, ale gdzie prowadzą te pozostałe? Klikamy drugi i on też przenosi nas do SCP-001, ale coś się nie zgadza. Jest ono zupełnie inne od tego, do którego przeniósł nas poprzedni odnośnik. Sprawdźmy trzeci. Klikamy i również mamy SCP-001. Które również różni się od tych, które widzieliśmy wcześniej. W tym momencie większość osób ma już lekki mętlik w głowie. O co chodzi? Czemu jest kilka SCP-001? By znaleźć odpowiedzi na te pytania, wróćmy na sam początek. Do ostrzeżenia, które pośpiesznie pominęliśmy. W skrócie informuje nas on, że w celu dodatkowych zabezpieczeń kilka lub zero fałszywych plików zostało dołożonych do oryginalnego pliku, a wszystkie atrapy zawierają memetyczny środek uśmiercający, co znaczy, że każdy bez odpowiedniego uprawnienia, kto je zobaczy, umrze. To trochę wyjaśnia, a zarazem rodzi kolejne pytania. Co znaczy, że jest ich kilka lub zero? To w końcu, który jest prawdziwy? Jeden? Wszystkie? A może żaden? Odpowiedź zależy od was, bowiem tu również obowiązuje kanoniczność selektywna. Możesz wierzyć we wszystkie z nich lub w żadnego. A nawet jeżeli czujesz się na siłach, możesz spróbować napisać własną wersję tego SCP. No dobrze, ale czemu ma ono kilka wersji, a nie jak wszystkie pozostałe tylko jedną? Oczywiście można powiedzieć, że to jest spowodowane zabezpieczeniami wprowadzonymi przez fundację. Ma to na celu zbudować odpowiedni klimat wokół tego obiektu. Ale prawda jest zgoła inna. W większości wydaje się, że SCP-001 musi być specjalne i wiele osób chciałoby być jego autorem. Właśnie dlatego początkowo SCP-001 było zablokowane, by uniknąć konfliktów. Jednak 1 kwietnia 2009 roku dr Cliff napisał wiadomość, że SCP-001 zostało ujawnione. Był to oczywiście prymaprylisowy żart, ale niedługo potem dostęp do niego został naprawdę odblokowany. By uniknąć problemów, udostępniono kilka jego wersji i dano możliwość tworzenia następnych innym użytkownikom. Bardzo niewiele propozycji jest akceptowane, bo nie są one odpowiednie dla pierwszego SCP. Powinno ono być na znacznie wyższym poziomie niż pozostałe i czymś się wyróżniać. Na przykład być pierwszym odnalezionym SCP, pierwszym jakie kiedykolwiek powstało, takim, które stworzyło część albo większość z innych SCP, lub być w stanie zniszczyć cały wszechświat. Nie ma wyraźnych kryteriów, które musi spełniać SCP-001, by nie ograniczać kreatywności twórców. Dodatkowo nie musi ono mieć standardowej formy, a nawet zaleca się, by od niej odbiegało. Na przykład propozycja doktora Brighta ma postać opowiadania. Odmienność SCP-001 bardzo spodobała się społeczności i została z nami w formie, jaką możemy obserwować dzisiaj. I tak w dużym skrócie wygląda historia SCP-001. Mam nadzieję, że spodobała wam się w moim wykonaniu i usłyszymy się w następnych odcinkach. Cześć!